Witam serdecznie. Tydzień Sakiewicza. Dzisiaj Łukasz Warzecha, Tygodnik w sieci. Dzień dobry. I Wojciech Mucha, Gazeta Polska Codziennie, Gazeta Polska i Krakowia. Kibol znany. Zaczynamy trochę od tego, co musimy zacząć, to znaczy, bo wybuch w Nowym Jorku wydaje mi się, że zmienił na tyle sytuację w Stanach, że łatwo można się domyśleć, kto będzie wielkim beneficjentem tego, co się stało. No można się domyślić, szczególnie, że pani Hillary Clinton nie miała ostatnio dobrej pasy, bo to się zaczęło już od tego jej nieszczęsnego upadku. A teraz no, to jest sytuacja, wydaje mi się, dosyć typowa dla amerykańskiej polityki. To znaczy Amerykanie są szczególnie wrażliwi po 11 września na kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego i zawsze było tak, że jak się działo coś niepokojącego, to to sprzyjało tym kandydatom, którzy po pierwsze stawiali bardziej na izolacjonizm, no tutaj nie ma wątpliwości, kto stawia na izolacjonizm, i po drugie szczególnie mocno wybijali kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego i byli w tym wiarygodni, co jest ważne. Czy Trump jest wiarygodny? Trudno powiedzieć. Ja nie jestem absolutnie entuzjastą tej kandydatury, ale patrzę oczywiście z polskiego punktu widzenia. Natomiast patrząc z amerykańskiego punktu widzenia, gdybym był amerykańskim wyborcą i miał głos, no to miałbym dylemat dużo, dużo poważniejszy niż mam jako ten, który nie głosuje. No i tutaj też powstaje pytanie, jak zwykle w takich sytuacjach, cui prodest, prawda? Kto najbardziej na tym korzysta w skali oczywiście globalnej. I trudno tutaj jakieś bardzo daleko idące spiskowe teorie snuć, bo nie znamy żadnych szczegółów. No ale jak spojrzeć na tę mapę całego świata, no to wiadomo, i to jest zupełnie chyba już oczywiste, że jeżeli przyjąć za dobrą monetę deklarację Trumpa, których sens generalnie jest taki, żeby wycofać Amerykę z ryzykownych miejsc, albo przynajmniej ograniczyć jej obecność w ryzykownych miejscach, no to tutaj wiemy, kto by na tym skorzystał. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że trwają pewne działania po cichu, cichsze, bardziej zakulisowe amerykańskiej dyplomacji, które być może za Trumpa trwałyby nadal. Na przykład mamy sytuację, w której Waszyngton coraz mniej chętnie patrzy na inicjatywę Nord Stream 2, ponieważ ona jest w konflikcie z polityką łupkową amerykańską. Czy to by zostało zahamowane i skasowane, gdyby Trump został prezydentem? Nie wiem. Być może to jest taka strategia, która by przetrwała również przy jego prezydenturze, ale czy to by determinowało całą politykę zagraniczną amerykańską? Też trudno powiedzieć. Zastanawiam się, czy to jest rzeczywiście, jak mówią specjaliści od amerykańskiej polityki, game changer, czyli taka rzecz, która zmieni kampanię, wywróci ją do góry nogami. Bo jeszcze jest dużo czasu przecież. W ostatnich dniach Hillary Clinton miała Nie tak dużo, miała półtora miesiąca. Taki oddech, który dał jej dwa punkty prowadzenia. Wyszła przy dźwiękach znanej piosenki I Feel Good na konwencję wyborczą i widać było, że ten oddech rzeczywiście trochę łapie. Oglądałem ją i u Jimmy'ego Falcona, oglądałem też Donalda Trumpa, u Jimmy'ego Falcona, którego Jimmy Falcon tak czochrał po łbie, by sprawdzić, czy jego włosy są sztuczne. Widać było, że po tym kryzysie, który Hillary Clinton miała, niewątpliwie coś się zaczyna dziać. Ale najistotniejsze jest to, o czym tu powiedział Łukasz, czyli co się takiego stanie, jeśli Trump wygra wybory, czy jastrzębie z Pentagonu zdecydują się na zmianę optyki, czy Trump będzie w ogóle w stanie ewentualnie na tyle potrząsnąć Pentagonem, by wektor zainteresowania przekręcić na Moskwę. Nie wydaje się mi to prawdopodobne. Myślę, że w Pentagonie jest na tyle odpowiedzialnych ludzi, że nawet gdyby Trump wygrał te wybory, to nie ulegnie znaczącej zmianie polityka wobec Rosji. Mogę się mylić, no, pewnie tak oblicza Władimir Putin. Jak na razie nerwowość robi w stosunkach rosyjsko-amerykańskich, bo mamy jakiś oficjalny kontratak cybernetyczny amerykański na ataki. Mamy oskarżenia strony Rosji na forumie zarządzanym pod adresem Ameryki o zbombardowanie wojsk syryjskich. To wszystko jest 2-3 dni, tak? I
jest coraz większa, zdaje się, aktywność, chociaż już nie bardzo reklamowana, w Europie Środkowej i Wschodniej Amerykanów. Chodzi o przerzut wojsk, budowę infrastruktury. No, ja w każdym razie, obserwując niektóre zjawiska, sądzę, że ona jest zwiększona. Ja zawsze staram się pamiętać, bo chciałbym być takim optymistą jak Wojciech. Jestem mniejszym trochę i mam jednak ciągle przekonanie, że z polskiego punktu widzenia to Hillary Clinton byłaby korzystniejsza. Ale absolutnie zgoda, nie ma dwóch zdań. Natomiast staram się zawsze sobie przypominać, bo ona jak... Bo już popełniła wszystkie błędy, które zamierza popełnić Trump. No, można i tak do tego podejść, no, ale ona jest bardziej przewidywalna i przede wszystkim bardziej jest, tak jak demokraci, w ogóle internacjonalistką, co mogłoby mi się nie podobać jako Amerykaninowi, ale jako Polakowi, no, no muszę to docenić, muszę to brać pod uwagę. Bardziej niż jej poglądy wewnętrzne, z którymi się oczywiście kompletnie nie zgadzam i uważam je za dramatyczne. Mówię o zapatrywaniach na sprawy kulturowe, społeczne i tak dalej. Ale staram się zawsze pamiętać o tym, że jest jednak, i można mieć taką nadzieję, proces dojrzewania prezydenta w trakcie sprawowania urzędu. Przypomnijmy sobie, jak George Bush Jr., spotykając się w czasie swojej pierwszej kadencji z Władimirem Putinem, był oczarowany, no został oczarowany, bo wiadomo, że Władimir Putin jest świetny w tych kagibowskich metodach czarowania ludzi. I jak George Bush mówił, że spojrzał w oczy i tam zobaczył, tam mówił, uczciwego, twardego człowieka, tak? No i potem w drugiej kadencji już to wyglądało zupełnie inaczej. Okazało się, że jednak praktyka potrafi również takie błędne opinie zweryfikować, więc oby tak było, jeżeli Trump wygra wybory, co myślę nastąpi, ja bym dzisiaj jednak na to stawiał. Byliśmy na Ukrainie. Byliśmy. Był minister Waszczykowski na Ukrainie, może powinniśmy tutaj kolejność zacząć. Przeczytałem jego tekst Rzeczpospolitej. Trzeba przyznać, że na tle dotychczasowej krytyki i różnych jego poczynień, to wątek ukraiński jest pewnym sukcesem, ponieważ widać wyraźnie, widać zmiany narracji w kwestiach polsko-ukraińskich. Przede wszystkim Ukraińcy zrobili krok do tyłu. Ja mam takie wrażenie, że no, chodzą poważne głosy, że odwołają Jerzego Millera, co był bardzo poważny problem w stosunkach polsko-ukraińskich. Na defiladzie, na której był obecny Andrzej Duda, unikano postbanderowskich wątków. No i te deklaracje w tej chwili, takie no, chęci współpracy, świadczą o tym, że Ukraińcy jednak jakieś wnioski wyciągają z naszej akcji dyplomatycznej. Mówimy o naszej, jak w wujkę pojechaliśmy, czy no, o rządowej? No, skromnie, skromnie akcji. Nie, ale myślę o naszego rządu, aczkolwiek myślę, że tak bezechata ta nasza wizyta tam nie przeszła. Mówiąc poważnie, rzeczywiście wydaje się, że Ukraińcy zrozumieli, że słowa Andrzeja Dudy, który mówił, że nie da się budować pomostu ponad Polską i dogadywać się z państwami Europy Zachodniej bez naszego udziału, to, no to było dość mocne postawienie sprawy. Zresztą z tych rozmów, którym się przysłuchiwałem teraz w Kijowie, wynika, że rzeczywiście Ukraińcy chcą, by Polska jako kraj najbardziej zainteresowany tym, co się dzieje na Ukrainie. No bo nie ma wątpliwości, że oprócz Rosji jesteśmy krajem, który jest najbardziej tym zainteresowany. Mamy kilkusetkilometrową granicę, mieszka tutaj milion Ukraińców w Polsce. No musimy być tym żywotnie zainteresowani. I że oni to zrozumieli. Że oni to zrozumieli, że włączenie Polski w proces dyskusyjny, jeśli chodzi o sytuację na wschodzie Ukrainy, włączenie Polski w kwestię reformowania tego kraju, które to reformowanie wcale nie idzie tak, jakby sobie tego życzył przeciętny Szewczenko, no musi się to odbyć. Musi się to odbyć i odwołanie Jerzego Millera, które, jak wiemy, było położone na stole jako warunek pierwszy i konieczny do spełnienia, jeśli by miało do tych rozmów dojść, rzeczywiście do tego dojdzie. Bo pamiętajmy, że Balcerowicz jest tam urzędnikiem nie nasłanym z Polski, tylko z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z Banku Światowego, ma być kontrolerem, który tam te reformy kontroluje. A Jerzy Miller był tam wysłany tak naprawdę nie wiadomo po co. Miał wprowadzać reformę samorządową na wzór Polski, co oczywiście... Podobno Leszek Balcerowicz podpowiedział kandydaturę. Tak, tak, że on jest specjalistą od reformy administracyjnej i samorządowej. No nic takiego no się... i od badania wypadków. No i już od badania.
nie? W wypadku lotniczych również. No właśnie, to może miękko przechodzimy, albo przepraszam, bo to o Ukrainie nie pozwoliłem nic powiedzieć. No ja co prawda na Ukrainie nie byłem, więc też mam tutaj mniejsze bezpośrednie doświadczenie. Natomiast przypomnę jeszcze o jednej rzeczy, że niedługo w Polsce na ekrany wejdzie Wołyń Wojtka Smarzowskiego. Bardzo jestem ciekaw, jakie to może mieć znaczenie, bo jednak my cały czas rozmawiamy z jednej strony o sferze polityki realnej, ale ona się akurat w przypadku ukraińskim szczególnie mocno splata ze sferą symboliczną, no bo mamy do czynienia z krajem, który dopiero formuje swoją tożsamość i cały czas gdzieś pobrzmiewa w głowie Polaków, tych zainteresowanych relacjami polsko-ukraińskimi pytanie, dlaczego Ukraińcy zdecydowali się tę tożsamość budować na tym banderowskim wątku? Ja jestem zwolennikiem tezy, że tu naprawdę głównie chodzi o kwestię walki z Sowietami. Nie jestem zwolennikiem poglądu, że to ma decydujący wyraz antypolski i ten antypolski wątek tutaj z tego, dominuje. Co widzieliśmy, to w ogóle nie ma. To znaczy oni często nie zdają sobie sprawy, że jak to często dla nas nie zdają sobie przykład. Sprawy. Oczywiście niektórzy sobie zdają i to jest, ale to jest jakiś margines. Na ile ja jestem w stanie to ocenić, oczywiście patrząc z Polski. Natomiast no, jest to jakaś zadra, to nie ma co udawać, że jest to zadra w stosunkach polsko-ukraińskich. I teraz bardzo jestem ciekaw, bo oczywiście dobrze, że ten moment napięcia, kiedy parlamenty się wymieniały rezolucjami, uchwałami, chyba już minął, no ale będzie ten film. I jestem bardzo ciekaw, czy tutaj będzie jakaś reakcja. Po filmie są takie, że ten film wcale, mimo tego, że jest przerażający, wcale jakby nie konfliktuje. Tak, on pokazuje jednak złożoność tej sytuacji. Tak, ale on, kiedy wejdzie do kin, ja go jeszcze nie widziałem, zobaczę go niedługo, ale jeszcze go nie widziałem. Słyszałem też, że jest bardzo okrutny, no ale to była okrutna sytuacja. On pokazuje to, co było. Ale on jednak wielu Polakom przypomni o tym, co gdzieś tam może o czymś słyszeli, nie do końca wiedzą. Tego typu sytuacje zawsze, to jest zawsze wkładanie kija w mrowisko, ale nieuniknione i jednak uzasadnione, no bo też powiem teraz coś bardzo banalnego, ale wydaje mi się prawdziwego, że dobre relacje można budować tylko na prawdzie, na przyznaniu się do tego, co było. Chyba nikt nie mówi, żeby nie robić. No ja zawsze jestem tylko zdumiony tym, że kiedy Ukraina była pod kontrolą Rosjan, to nie było problemu Wołynia. Natomiast jak wymyka się i Rosjanie sami chcą to pompować, to my natychmiast to podejmujemy. Trzeba było to zrobić w 70. rocznicę Wołynia, jak była, a nie wtedy, kiedy wybuchła wojna. To jest zawsze najmniej, oczywiście nigdy nie ma dobrego momentu, tak? Nigdy nie ma. Trzeba było to mówić w ogóle od początku, tak? O Wołyniu. My żeśmy tutaj propagowali to chyba od lat 90. tą wiedzę na ten temat. Ale sam kwestia... fakt, że podjęto to dopiero wtedy, kiedy jest to Rosjanom wygodne, no jest błędem tak, naszej strony. Ale to jest też kwestia tego jednak, w którym momencie podjęła to sama strona ukraińska i zaczęła to kształtować jako pewien fundament tożsamościowy, bo to się stało po raz pierwszy po pomarańczowej rewolucji na większą skalę. Pewnie masz rację, że oni sami wywołali wilka z lasu i tam masa błędów, pomijając ogromną agenturę rosyjską również po prawej stronie, czyli która popycha ich do tego, tak? Ale nawet jeżeli tak jest, to nasze reagowanie na Ukraińców też jest błędem, bo my na wojnie powinniśmy zareagować ze względu na Polaków. Na Polaków, którzy zostali pomordowani, tak? Myśmy powinni to byli dla nich zrobić już dawno. Nie dlatego, że Ukraińcy przypomnieli o Banderze, tylko dlatego, że trzeba było uczcić tych zabitych Polaków. Ale też zabitych Ukraińców i zabitych Żydów i zabitych Ormian. Jedna rzecz na koniec tego wątku, jeżeli mogę powiedzieć. Wreszcie wydaje się, że będzie zrealizowana inicjatywa czy pomysł sprzed wielu, wielu lat świętej pamięci Janusza Kochanowskiego, którego ja byłem ogromnym zwolennikiem. Janusz Kochanowski już jako rzecznik praw obywatelskich wymyślił, że warto by było stworzyć taki polski odpowiednik Medalu Sprawiedliwym wśród Narodów Świata dla tych Ukraińców, którzy zachowali się porządnie, którzy ratowali lub próbowali ratować Polaków. I teraz wreszcie polski rząd tę inicjatywę podejmuje. To by była naprawdę świetna rzecz. 1000 Ukraińców zostało zamordowanych za próbę pomocy Polakom, a w końcu za niewyrzeknięcie się tak, tych związków z Polakami. Pewnie jakaś grupa przeżyła tych, którzy pomagali i trzeba by ich zauważyć. Chociaż albo tak jak w przypadku medalu izraelskiego krewnych, potomków. Tak, dać krewnym, żeby zauważyć. To będzie bardziej łączyło wtedy.
I ostatnia rzecz, mówiliśmy przy Jerzym Millerze, no takie fajne nagranie wyszło, znaczy fajne, no przy strasznej sprawie, tak, ale kiedy Jerzy Miller, polski szef komisji badającej katastrofę, mówi, że tak naprawdę nie może być innego raportu niż ten, który zbadają Rosjanie, a nasz musi być podobny, bo nasz będzie bałagan. Znaczy ja tego rzeczywiście próbuję tak słuchać i spokoju, który on to mówił, bo jakbym coś takiego mówił, ja bym się strasznie denerwował, tak? On z jakimś takim beznamiętnym głosem oświadcza, że w zasadzie prawda nie ma żadnego znaczenia, jest ważne to, żeby nie było bałaganu w stosunkach z Rosjanami. No ja się zastanawiam, co po tym w ogóle można jeszcze powiedzieć, czy jest sens w ogóle zastanawiania się nad jakimkolwiek raportem, który oni przedstawili, no skoro oni w ogóle nie chcieli poznać prawdy. Mówią wprost, prawda nie ma znaczenia, ważne jest to, żeby Rosjanie nie byli wściekli. No cóż, po pierwsze tego typu stwierdzenie na pewno w ogromnej mierze dyskredytuje raport komisji Millera. Nie wiem, czy każdy jego element, bo tam pewnie w tej komisji my tego nie wiemy, bo też nie wiemy, jakie tam bez protokołowania, bez nagrywania się odbywały dyskusje. Być może były spory, być może jakieś elementy w tym raporcie są prawdziwe, ale to i tak wszystko, no, mając w pamięci właśnie to stwierdzenie Jerzego Millera, trzeba by sprawdzić znów i zweryfikować od nowa. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że mam ogromne wątpliwości co do budowania pewnego mitu założycielskiego Nowej Rzeczpospolitej na katastrofie smoleńskiej. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że wszystko to musi być, że to, co jest w naszym zasięgu, musi być rzetelnie wyjaśnione. Ja nie wierzę niestety w to, że my bez dostępu do rosyjskich dokumentów, do wraku, tak naprawdę do wiedzy, którą mają tylko Rosjanie, jesteśmy w stanie bez żadnych wątpliwości i ostatecznie rozstrzygnąć, co tam się stało. A nie, no, wątpliwości to będą nawet, jak się Putin przyzna. Ale powinniśmy z całą pewnością zrobić wszystko, co jest w naszej mocy tutaj. I cieszę się, że nareszcie jakieś merytoryczne konkluzje po 10 miesiącach działania rządu PiS się zaczynają pojawiać. Natomiast będzie wokół nich oczywiście ta sama zabawa, która była zawsze, była też wokół wcześniejszej komisji smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza, wokół wniosków z konferencji smoleńskiej. Tam były i stwierdzenia, referaty, analizy na różnym poziomie. Ale jeżeli teraz widzę, że mówiąc umownie, Czerska wyśmiewa się z rzeczy absolutnie oczywistej i takiej, no, wydaje mi się, zupełnie uzasadnionej, czyli z próby eksperymentalnego sprawdzenia, czy ta nieszczęsna brzoza jest w stanie przełamać skrzydło Tupolewa, no to czego bardziej można by sobie życzyć niż właśnie eksperymentalnego sprawdzenia tej sytuacji, która budzi największe wątpliwości. No to wydaje się, że tutaj wszyscy, którzy mają dobrą wolę, powinni powiedzieć tak, bardzo prosimy, zróbcie ten eksperyment w kontrolowanych warunkach, dokładnie obstawiając to naukowym sprzętem, sprawdźmy. No przecież fizyki się nie da sfałszować. Ale podobnie było w przypadku tego, jak jeden z naukowców w programie publicystycznym tłumaczył, w jaki sposób tam działają te siły fizyczne, opowiadając tą nieszczęsną frazę o puszce i o parówce, prawda? Że podobny mechanizm działa, to oczywiście zdyskredytowano go, że to jest człowiek, który pracuje na puszkach i na parówkach. Więc nie ma czym się przejmować, oni będą się z tego wyśmiewać, tym właśnie będą rżeć, im dalej będzie się posuwać praca komisji. Ale jest jeszcze jeden wątek, który warto wspomnieć. Nie dostaniemy wraku, dopóki nie zakończy rosyjska prokuratura swoich działań. Tak powiedzieli Rosjanie. Jednocześnie Rosjanie powiedzieli, że żądają od Polaków, żebyśmy my udostępnili swoje badania. My z kolei nie możemy im tego przedstawić, ponieważ nie mamy wraku, który pozwoli nam, prawda, paragraf 22, jak któryś z publicystów... I co ważniejsze, my nie możemy skończyć śledztwa, bo nie mamy wraku, a Rosjanie nie skończą śledztwa, póki my nie skończymy śledztwa. No otóż to, więc ta sytuacja może trwać jeszcze w nieskończoność i wydaje się, że żadna ofensywa... A wraku to już tam prawie nie ma, bo tam wszystko żadna ofensywa zebrano, rozkradziono. Dyplomatyczna tego wraku nam to nie sprowadzi. Chyba sami po niego pójdziemy. No dobrze, i ostatnia rzecz. Ubyło nam ministra w rządzie. Spodziewaliście się takiej decyzji?
Ja prawdę mówiąc tak, bo nie byłem na 100% pewny, bo było wiadomo, że Ministerstwo Skarbu zostanie zlikwidowane tak czy owak, więc być może, gdyby to nie był tak duży problem wizerunkowy dla PiS, to pewnie Dawid Jackiewicz by sobie spokojnie doczekał. Natomiast cała ta sytuacja robi się problemem. Robi się jednak problemem. Mam wrażenie, że ten problem, no na ten problem PiS sobie niestety sam zapracował i to w dużej mierze zapracował sobie działaniami Antoniego Macierewicza. Ja postawiłem w jednym ze swoich tekstów taką tezę. Zaraz do tego dojdę. Postawiłem w jednym ze swoich tekstów tezę, co do której jestem absolutnie przekonany, że Antoni Macierewicz gra na siebie i wyłącznie na grupę swoich ludzi, nie na cały PiS. I tutaj jakkolwiek byśmy nie kwestionowali rzeczywistego powiązania, to powiązanie wizerunkowe pomiędzy osobą Bartłomieja Misiewicza a całą tą resztą jest. I ono już zostało przez opozycję dobrze wykorzystane. Już się mówi tam o jak to Pisiewicze i tak dalej. Więc prawda jest taka, że są nominacje czysto polityczne w spółkach Skarbu Państwa. Te nominacje mogą być dobre, mogą być złe. Ale powiedziałeś coś o Macierewiczu, powiedziałeś o Misiewiczu. Obarczyłeś ich winą za coś, co nie mają żadnego wpływu, na nominację spółka Skarbu Państwa. Jackiewicza za te nominacje odwołano. Tak, ale z punktu widzenia wizerunkowego istnieje tutaj powiązanie. Ja mówię teraz o planie wizerunkowym. To znaczy, spróbuję to wytłumaczyć jeszcze inaczej. Gdyby nie Misiewicz w Radzie Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to być może nie byłoby nawet dymisji Jackiewicza. Bo wszystko to się wzięło, skąd się wzięła dymisja Jackiewicza? No, stąd teraz, bo być może musiałoby do niej dojść później, być może w wyniku działań CBA, nie wiem. Ale teraz, dlatego, że trzeba ratować się wizerunkowo. Trzeba pokazać, że my jesteśmy twardzi. A teraz dlaczego w zasadzie Misiewicz nie może być... Przecież Rada Nadzorcza to nie jest zarząd, tak? On ma pilnować interesy właściciela, czyli w tym momencie tak naprawdę Ministerstwo Obrony Narodowej. Z tego samego powodu, dla którego tego typu nominacje były krytykowane w rządzie Platformy. Czyli nie nominuje się do zarządów spółek czy do rad nadzorczych ludzi tylko dlatego, że są lojalni. Oni mają jeszcze coś wiedzieć i mają mieć za sobą jakiś dorobek. Misiewicz się na tym nie zna. Moim zdaniem, no tam kurzy, znaczy, ja rozmawiałem z nim ileś razy, on się na tym doskonale zna. Ja mówię poważnie. Akurat na sprzęcie zbrojeniowym się zna bardzo dobrze. Bo i tym się interesuje od lat. Ja widzę jeden zasadniczy problem. PiS nie wprowadził przy tych nominacjach żadnego ewidentnego i widocznego kryterium kompetencyjnego. Tam jest wyłącznie kryterium lojalnościowe. Znaczy to, że zabrakło kryterium i że chcieli wsadzić swoich, ja się z tym trochę zgadzam. Aczkolwiek również wśród tych takich złych nominacji jest mnóstwo dobrych menedżerów. Bo ja trochę z tymi ludźmi rozmawiałem. Cały problem chyba jest gdzie indziej. To znaczy, że kilka rzeczy zakwasiło resztę. Tak. Mówimy tutaj tylko o takim top managementie, którego wymieniono na takich albo innych ludzi. Tutaj jest jeszcze problem całej masy ludzi średniego szczebla, gdzie powstawiano po prostu, no, mówiąc brzydko, krewnych i znajomych królika. Nie przeprowadzono absolutnie żadnego audytu, kto tam jest potrzebny, jak ci ludzie muszą mieć kompetencje. Nie wyciągnięto wniosków z tego, że społeczeństwo obywatelskie, które się wokół Prawa i Sprawiedliwości zorganizowało bardzo silnie, trzeba by jakoś wykorzystać. A tu mówię na przykład o ruchu kontroli wyborów, o klubach Gazety Polskiej i całej masie różnych innych społeczników, których trzeba by wykorzystać. Ludzi, chwilkę, bardzo często świetnie wykształconych, profesorów, widzieliśmy to na zjeździe klubów Gazety Polskiej, ludzi, którzy prowadzą wielkie przedsiębiorstwa. Dlaczego oni nie mają uczestniczyć w tym? Rzeczywiście wśród klubowiczów w Paryżu była spora grupa ludzi, którzy pewnie by się mogli przydać, również w biznesie mających doświadczenie, ale ja pamiętam, że jak PiS przejmował władzę, to ja napisałem chyba do klubowiczów taki list, że oni nie pomagali po to, żeby dostać stanowiska. Tak, żeby nie wywołać owczego pędu, bo ja byłem aktywny i teraz mi się należy. To nie to, żeby od nich szedł sygnał, tylko żeby państwo zainteresowało się tym, że rzeczywiście istnieje grupa społeczna, którą trzeba zagospodarować. Ale powiem wam szczerze, że ja się bardziej bałem takiej sytuacji, że kluby staną się trampoliną do załatwiania stanowisk, bo ten ruch był umarł. To jest kilka warstw tej sprawy, ale ja powiem jeszcze o jednej wypowiedzi Rafała Bochenka, rzecznika rządu, który bodajże w niedzielę dzisiaj powiedział w jednej z rozgłośni radiowych,
To jest dopiero początek zmian w spółkach Skarbu Państwa. Tam jest jeszcze bardzo dużo ludzi obsadzonych przez PO-PSL. No i teraz przeciętny wyborca PiS słucha takiej wypowiedzi i myśli co? Znaczy musimy wyrzucić PO-PSL, żeby wsadzić swoich. No taki jest ewidentny wniosek z tego. To nie jest naprawdę dobra polityka, to nie jest dobry sposób informowania o tym, co się dzieje. Gdybym ja był spin-doktorem PiS, to pierwszą rzecz, którą bym teraz zrobił, to bym właśnie spróbował uruchomić jakiś wewnętrzny mechanizm weryfikacji kompetencyjnej, żeby wyborcy zobaczyli, że tak, może to są nasi ludzie, ale my ich jednocześnie przepuszczamy przez pewne sito, które sprawdza ich kompetencje. Ale bo chyba mieszamy dwa porządki. Politykę informacyjną i tu się zgadzam, że pewnie zdaje się w ogóle nie było nawet pomysłu, jak informować o tych zmianach, a już na pewno pomysł taki, że musi być więcej naszych, spełniał oczekiwania bardziej działaczy aktywu, tak, niż wyborców. Ale drugie to takie, tam, gdzie te zmiany były realne, więc w ogóle ja byłem o tym od początku przekonany, że wymiana 10% na kluczowych stanowiskach będzie absolutnym sukcesem, jeżeli to uda im się znaleźć takich ludzi, którzy nam się nadawali, a zresztą będą musieli podjąć współpracę, bo nie miał PiS, ani żadna partia nie ma w tylu ludzi, przynajmniej na dzień dobry, swoich, sprawdzonych, kompetentnych, żeby wymienić wszystko. Chodziło o kluczowe stanowiska. I w niektórych przypadkach się udało, niektórych się nie udało. Moim zdaniem nawet 10% nie wymieniono i ja nie mam o to pretensji. Ja mam pretensje. A ja mam właśnie pretensje. Ja mam pretensje o takie nominacje, które albo zbudowały konflikt w zarządach, tak? No nie, jeżeli konflikt widać gołym okiem, że prezes, wiceprezes będzie się zwalczał, to trzeba tego unikać. Zarząd nie jest do polityki, tylko do współpracy. Do pilnowania, bo jest rada nadzorcza. Właśnie o to chodzi, że polityków, czy ludzi spełniających pewną funkcję polityczną, czyli pilnowania interesu, właśnie się wsadza do rady nadzorczej. Ja jestem oburzony wtedy, kiedy się wpycha kogoś do zarządu, kto się nie zna. Tak? Kto się nie zna. W Radzie Nadzorczej jest troszeczkę inaczej. W Radzie Nadzorczej musi rozumieć istotę sprawy, ale przede wszystkim rzeczywiście ma być właściciela. Teraz właśnie sobie, ja jako szef właściciel prywatnej spółki, ja niekoniecznie do Rady Nadzorczej wyślę najlepszych menedżerów. Ja ich wolę mieć w firmie, tak? Ja wyślę lojalnych ludzi, żeby mi mówili, czy oni mnie nie okradają, tak? Znaczy to... I ten porządek byłby w porządku. Chyba... powstała ogromna czarna legenda też w wyniku walk firm PR-owych. Ja to obserwowałem. Firmy PR-owe zabiegające o obsadę, o kontrakty spółek Skarbu Państwa wzajemnie sobie załatwiały teksty w gazetach. Ile z tego jest prawdy? Nie jestem w stanie nic powiedzieć. Tak? Ja próbowałem to zbadać. W ostatnich dniach do mnie się zgłosiło mnóstwo ludzi, żebym coś napisał, nie napisał. Nie byłem w stanie zbadać. Wiecie dlaczego? Bo takie tony wytworzyły firmy PR-owe wokół siebie, tak, zwalczając się, że ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć, co jest prawdą. To jest ogromna wina tego, jak załatwiono sprawę z PR-em, tak, na tym poziomie. I rzeczywiście jest parę osób mocno niekompetentnych. I też to wiadomo, tak, co one tam robią i dlaczego one jeszcze tam są. No, jest jedna duża spółka z dziedziny infrastruktury, której no, już nawet wyborcza napisał o pewnej aferze. Tak. Prezes za nią odpowiedzialny ją zrobił i nic, tak? Prezes pozostał. Dlaczego? Jakie racje powodują, że ten prezes pozostał? Ja o to mam pretensje, tak? Nie o to, że PiS, PO. To było wiadomo, że tak będzie. Jedna rzecz jest dla mnie oczywista, to co powiedział w wywiadzie dla w sieci Joachim Brudziński, że wyborcy PiS mogą wybaczyć bardzo wiele, nawet niespełnianie niektórych obietnic wyborczych, ale jeżeli będą mieli wrażenie, teraz nie cytuję go dosłownie, ale taki był sens tej wypowiedzi, jeżeli będą mieli wrażenie, że tutaj odchodzi nowe TKM, to tego nie wybaczą. Tego jednego nie wybaczą. A jednocześnie część tych wyborców i aktywistów chciało bardzo brać udział w tym TKM-ie. Tak, ale ci, którzy mieli dostęp. Rozróżniamy TKM od tego, że ludzie chcą pracować na rzecz państwa. Bo przypomnijmy sobie, że przez 8 ostatnich lat, przez cały okres rządów Platformy, ludzie związani z tak zwanym obozem niepodległościowym co tydzień, co dwa tygodnie w różnych miejscach w Polsce spotykali się na różnych dyskusjach, takich jak Klub Torkowy w Krakowie, jak Klub Rolnina w Warszawie, jak Kluby Gazety Polskiej i dyskutowali nad tym, co robić. I te dyskusje były często jałowe, często mniej jałowe. Nikt z Prawa i Sprawiedliwości w zasadzie się tym nie interesował, co ci ludzie tam robią. Przychodzą, by rozmowy przeróżne o gospodarce, o energetyce, o tym, o tamtym, o siamtym. Ale nawet powstawały dokumenty, plany. Oczywiście.
I to są ludzie, którzy chcieli się włączyć po ewentualnej wygranej Prawa i Sprawiedliwości w pracę na rzecz państwa. Ja tutaj nie będę żadnych personaliów rzucał, bo ich po prostu nie znam, ale wiem, że takich ludzi w całej Polsce były dziesiątki, setki i tysiące. Co się okazało? No okazało się, że jednak mamy do czynienia z takim TKM-ostwem. No i tego ci ludzie, którzy często chodzili tylko po to, by posłuchać o dobrej zmianie, która ma nastąpić, istotnie mogą nie wybaczyć. I stąd też wynikał mój tekst na Facebooku, bo od ludzi z klubów... Znaczy, to mówi się, że Wojtek odwołał ministra Jackiewicza. Z klubów Gazety Polskiej. Ja muszę przyznać, że tak, Wojtek na Facebooku czasem mnie skrytykował. I... No nie, no, aż tak daleko. Pamiętam, pamiętam. Ja mam dobrą pamięć. I jakby nikt się tym nie przejmował, tak? Nie wiem, czy to twojego Facebooka. Nikt cię nie odwołał wtedy. Tak. Myślę, że to się... A ile by mogło przeczytać? Normalnie ile czytałeś? Normalnie no, kilka tysięcy. Teraz to przypuszczam, że... No po tym jak linki zrobiły... Najpierw zrobił w Polityce chyba do tego link. Potem Gazeta Wyborcza i tak dalej, to pewnie przydały miliony. Ale przecież pies z kulawą nogą by nie zauważył, gdyby nie to, że Jarosław Kaczyński nagle powiedział coś podobnego. Tak? I nie wiedzieć, czemu podlinkowano te wypowiedzi razem. Tak? No, to, co napisałem, wynikało tylko z tego, że po prostu z goryczy, którą usłyszałem z ust klubowiczów na zjeździe w Paryżu, tak? Że to nie tak miało być, że ten, jakby, zmiana nie odbywa się w taki sposób, w jaki oni sobie to wyobrażali. Ja wyobrażali sobie tak, jak powiedziałem wcześniej, że będzie pewien proces wspólnej dyskusji, że będą... Znaczy, rzeczywiście najbardziej chyba wściekła jest Polonia. Tak jak poobserwuję, to oni się poczuli najbardziej zostawieni, a to głównie dlatego, że my widzimy w telewizji gdzieś tam wokół siebie tych nowych ministrów, a oni cały czas z tymi starymi konsulami, ambasadorami siedzą i dla nich się nic nie zmieniło. Tak, dla nich się nic nie zmieniło. No dobrze, zagadałem tutaj Łukasza Warzechę i Wojtka Muchę. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że nie będzie tak gorąco jak ten. Dziękuję bardzo.